Karty anielskie na następny tydzień. Witam serdecznie. Dzisiaj w niedzielę właśnie lipcową dam Państwu, wyciągnę dla Państwa kartę anielską na następny tydzień, czyli na tydzień od 12 do 18 lipca. I zobaczymy jeszcze inne karty energetyczne, miłosne na następny tydzień. Szczególnie karta anielska właśnie, ponieważ no niech anioły nam sprzyjają w następnym tygodniu. Anioły, archanioły. Proszę o kartę. Ups, ja. Wakacje, tak. Proszę Państwa, no tylko dotknęłam tej karty, tych kart, talii kart. Już mi wypadły wakacje, więc kochani, w następnym tygodniu we wtorek zaczynam, znaczy w środę, we wtorek ostatni dzień szkoły, w środę zaczynam wakacje. Ja jako nauczycielka i jeszcze właśnie no dzieci, również uczniowie, więc no proszę zobaczyć, dotknęłam tylko ręką, nie wiem, dwoma palcami tych kart. Wypadły mi od razu tutaj. Wypadła ta karta, a jeszcze nawet tej karty nigdy nie widziałam. Pomimo, że przekładałam te karty w te i we w te, oglądałam, a tej karty nawet jeszcze nigdy nie zobaczyłam. Dzisiaj dopiero mi ona wypadła. Wakacje. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. No pięknie rezonuje. Wakacje zaczynają się w środę następnego tygodnia. Przeczytam z książeczki właśnie, co oznacza ta karta. Chociaż jest to raczej zrozumiałe dla wszystkich, prawda, co oznacza ta karta, ale zobaczmy, co mówi tutaj profesjonalnie książeczka. Wróżki wiedzą, jak ważna jest zabawa i odpoczynek. Podsunęły Ci tą kartę, byś zrobił sobie wolne. Ten urlop odgrywa ważną rolę w Twoim życiu, dając Ci możliwość oczyszczenia umysłu i zastanowienia się nad tym, co dalej. Podczas niego wiele się nauczysz, warto więc zainwestować czas i pieniądze. Dodatkowe znaczenia tej karty. Wspólne przebywanie w rodzinnym gronie zaowocuje uzdrowieniem. Weź udział w warsztatach organizowanych w jakimś egzotycznym miejscu. Odwiedź jedno z miejsc mocy, czyli tutaj, żeby się spirytualnie tak jakoś napełnić, naładować. Twoje modlitwy zostają wysłuchane, kiedy będziesz mieć czas wolny. Na przykład święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, wakacje właśnie, czyli ferie, wakacje. Powierz wszystkie stresy czy niepokoje związane z urlopem w ręce nieba i wróżek. Poproś wróżki o pomoc w zorganizowaniu und sfinansowaniu wakacji dla siebie i Twoich bliskich. Podaruj sobie czas potrzebny na wyciszenie. Kochani, z tej książeczki przeczytałam cudownie. No, no przecież dotknęłam dopiero tej talii kasuje. No sami panowie, państwo byli świadkami. Więc no magnetyzują te karty mnie bardzo, bardzo. Zobaczmy je sobie jeszcze malutkie karty, właśnie te klucze anielskie. Wyciągnę też tutaj przesłanie z tych kluczy anielskich. Proszę o kartę na następny tydzień, proszę o klucz anielski na następny tydzień, proszę o... Ops, jest, ok. Poczuj swoją siłę i moc. Czyli nie bądź wątpiąca, nie bądź jakaś tutaj smutna, poczuj właśnie się pewna siebie, silna, swoją moc, czyli moc również tutaj w afirmacjach, w rytuałach oczyszczających, w medytacjach. Poczuj tą siłę, że masz tą siłę właśnie
w rytuałach, w oczyszczaniu się, prawda? W manifestacjach, w afirmacjach. Poczuj tą siłę w sobie i bądź też pewniejsza siebie, bardziej zdecydowana. Także poczuj swą siłę i moc. Teraz zobaczmy energetyczny orakel, jakie energie będą ważne w następnym tygodniu. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę. Ups, ok, już mam nawet dwie, trzy mi wypadły. Ok, wezmę wszystkie. Door to romance. Ok. Brama do romansu. Czyli otwarcie się bramy na sprawy romantyczne. Widzicie serce? Otwieramy bramę i wchodzimy w romantyczność, w piękne emocje, uczucia. Otwórz tę bramę, nie lękaj się, nie bój się i pójdź właśnie w tą romantyczność, w te piękne, romantyczne doświadczenia. Cudowne, cudowna karta, kochani. Przesuwam sobie tutaj, żeby Państwo wszystkie karty widzieli. Następną kartą jest Angel of Balance, czyli anioły balansu, równowagi. Czyli anioły pomogą Ci, żeby być zrównoważoną, zbalansowaną, spokojną, opanowaną w następnym tygodniu. I Angel of Love. My God, piękne karty, kochani. Angel of Balance, Angel of Love. Anioł miłości. Anioł miłości przyjdzie do Was. Jaka piękna ta karta, chyba jedna moja z ulubionych kart. Piękny anioł, kobiecy, trzyma serce w ręku, kwiaty ma na głowie w postaci wieńca. Jest jasna atmosfera światła, czyli pięknie, wszystkie problemy są wyjaśnione. Światło, słońce, słoneczna atmosfera, różowy kolor tej karty, pięknie, no czyli kolor miłości. Moja jedna z ulubionych, najpiękniejszych kart. Także Angel of Balance, Angel of Love, Door to Romance. Kochani, przepiękne, przepiękne karty. Już tutaj Wam stawiam, żebyście wszystkie widzieli. Jeszcze zobaczmy sobie orakel miłosny. Dla wszystkich, którzy pytają lub odwiedzają mój kanał właśnie ze względu spraw miłosnych, oczywiście orakel miłosny, czyli jedną kartę. Proszę o kartę wskazówki dla związków. 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 Very soon, czyli już szybko, wkrótce. Zdecyduj się, co chcesz, żeby to do ciebie przyszło. Czyli zdecyduj to, co chcesz, nie wątp i już nie borykaj się. Zdecyduj się, bądź zdecydowana, czego chcesz, by to mogło do ciebie przyjść. By ci anioły w tym pomogły. Very soon, czyli od razu, zaraz. Piękne. Czyli nie wątp, nie bądź ciągle taka niewierząca, nie jakaś, nie wiem, niepewna, tylko zdecyduj konkretnie, co chcesz, a to przyjdzie do ciebie, jeśli chodzi tu o sprawy właśnie związku, o sprawy miłości. Karta... Proszę zobaczyć, taką mam piękną talię, karta orakel szczęścia. Wyciągnę właśnie Państwu kartę oraklu szczęścia na następny tydzień. Proszę o orakel szczęścia, kartę na następny tydzień. Proszę o orakel szczęścia, kartę na następny tydzień. Proszę
proszę o orakel szczęścia. Happy mind, happy life. Wer negativ denkt, wird negatives erleben. Kto myśli negatywnie, będzie przeżywał negatywność. Unser Gehirn erlaubt uns nur, positive Dinge wahrzunehmen, wenn wir es darauf trainieren. Że nasz mózg nam pozwoli pozytywne rzeczy jakby przeżyć, kiedy my właśnie na to ten mózg trenujemy. Zu einer optimistischen Stimmung kann dir eine einfache Übung verhelfen. Ziehe deine Mundwinkel zu einem Lächeln nach oben. Okej. Do optymistycznej atmosfery może ci pomóc bardzo proste ćwiczenie. Po prostu podnieś twoje usta w formie uśmiechu do góry. Auch wenn sich das im ersten Moment gekünstelt anfühlt, wird durch die Aktivität der Lachmuskeln dein Gehirn Glückshormone ausschütteln. Okej, czyli jeśli nawet to się trochę sztucznie wydaje, jak będziesz właśnie robiła to ćwiczenie, żeby twoje usta podniosły się w formie uśmiechu do góry, myślisz, że to jest troszeczkę sztuczne, ale ta aktywność będzie po prostu twoje muskuły, twoich ust i twojego właśnie mózgu przyniesie ci to hormony szczęścia. Czyli do twojego mózgu wyślę to ćwiczenie hormony szczęścia. Właśnie to ćwiczenie się będziesz powtarzać, żeby twoje usta właśnie uniosły się na górę w formie uśmiechu. Ten trening tych ust właśnie spowoduje to, że pewne glukshormony, czyli hormony szczęścia, przekażą właśnie twojemu mózgowi właśnie te hormony szczęścia. To jest bardzo ważne, ponieważ ten hormon szczęścia jest niezbędny do życia człowieka, prawda? Także uśmiechaj się sama do siebie, sama do lustra, sama po prostu uśmiechaj się, gdzie coś pięknego przeżyjesz i to jest bardzo ważne, by właśnie te hormony szczęścia poszły do twojego mózgu, do twojej głowy, do twojego mózgu, ponieważ potrzebujesz tego hormonu szczęścia, prawda? Jest on bardzo ważny, właśnie byś ty była szczęśliwa. Kochani, piękne karty. Czyli happy mind, happy life, tak? Happy mind, happy life, czyli jeśli ty jesteś szczęśliwa, masz szczęśliwe też życie, prawda? Także uśmiechajcie się do siebie, kochani. Jeszcze mam taki orakel drogi na następny tydzień, może ten użyję, rzadko go używam. Więc użyję go dziś. Taki drogowskaz po prostu w przetłumaczeniu, bo to są karty angielskie, ale taki orakel drogowskazu, prawda? Drogowskazu właśnie, ups, już mi leci karta, tylko dotknęłam. Home. Home. Czyli ta karta mi wypadła. Home, czyli dom. Szczęśliwy dom, prawda? Zobaczcie, jak tutaj ten dom jest przedstawiony. W lesie, spokój, cisza, zwierzęta, przyroda, światło, tak? Światło, piękny taki dom w naturze, czyli jakby zgodność z naturą, ze zwierzętami, z całym otoczeniem, z fauną i z florą, więc właśnie taki dom stwórz, pełen harmonii, pełen właśnie tej ciepła, też respektuj właśnie wokół ciebie naturę, zwierzątka, bądź zintegruj się właśnie z tą naturą i z zwierzętami, ponieważ to jest część, prawda, naszego jestestwa, więc no taki dom właśnie pełen harmonii, który rozrasta się tutaj piękną przyrodą, prawda, właśnie stwórz. Czyli dom
będzie w nas w tym tygodniu ważny. Stwórz jakiś piękny dom, jakąś piękną atmosferę właśnie w Twoim domu. Więc takie karty mamy na następny tydzień. Wszystkiego dobrego, kochani. Najpiękniejszego, słonecznego, lipcowego tygodnia życzę wszystkim moim kochanym, tak właściwie najukochańszym słuchaczom. Do usłyszenia.